Wita. Chciałbym zapytać, no, ile treningów tygodniowo i ile to mniej więcej czasu zajmuje? Pogubiłem się w liczeniu, matematyka dawno była. To zależy, no ja już akurat kończę ten okres, kiedy jeszcze nie trenuję, więc na chwilę obecną jest to zero. Ale generalnie, no, jeżeli jesteśmy w domu, trenujemy 6 razy dziennie, 6 razy tygodniowo, jeden trening dziennie. Jeżeli są to obozy, to jest tych treningów około 10-12 w tygodniu. Średnio tak po 2,5-3 godziny taki jeden trening gdzieś tam mam zajmuje na obozie, w domu tak 4-5 godzin potrafimy taki trening robić, więc no, trochę czasu jest. Może nie pełny etat, ale całkiem się można znać. Następny od was, proszę. Dzień dobry. Jest Lesik, ale czy dużo było takich chwili zwątpienia do tej drogi na sukces? Taki wygadamy, tak. Zawsze są jakieś wątpliwości, zawsze musi być pod górkę, nie może być za łatwo, więc takich sytuacji no, trzeba doświadczyć i trzeba umieć sobie z tym poradzić. Ja parę razy miałem taką możliwość porozmawiania ze samym sobą i wychodziłem z tego jak na razie obronną ręką myślę, że taka najpoważniejsza gdzieś tam historia, jeżeli chodzi o zwątpienie, to było po igrzyskach w Londynie, kiedy 6 lat temu jako młody człowiek zderzyłem się z tym wielkim światem i tam mi się nie udało, ja tam miałem spory gdzieś tam problem ze sobą, tak nie do końca wiedziałem co mam robić, ale na szczęście trwało to chwilę, więc jakby ludzie dookoła, wszyscy bliscy pozwolili mi z tego wyjść w bardzo krótkim czasie i to jest też bardzo ważne, żeby właśnie dzielić się tym dookoła, żeby samemu się z tym gdzieś tam nie borykać. Jak to się stało, że zaczął pan trenować i jakie były początki przygody z młotem? Ja myślę, że ty wiesz. Wiesz czy nie wiesz? No z tym jak pan zaczął trenować, to tak średnio, a jakie były początki, to się domyślam. Czy nic nie wie, wiecie, co chodzi. Wszystko jest w książce, słuchajcie. Jakby ktoś chciał znać odpowiedź, to warto przeczytać. Nie no, to jest takie pytanie, które tak naprawdę od 10 lat jest praktycznie w każdym wywiadzie, więc gdziekolwiek się nie wpisali, to znajdziecie. Ale trwało to dosyć długo, bo przez 2 lata byłem namawiany przez swoją pierwszą trenerkę Jolę do tego, żeby przyjść na trening. Ja tam bardzo nie chciałem. Tak jak słyszeliście, chciałem grać w piłkę. Nie do końca chciałem robić coś, o czym nie miałem pojęcia, bo tak właśnie wtedy było. Jola sama była dopiero co zaczęła przygodę z tym rzutem młotem, więc też nie do końca wiedziała jak to robić i po prostu wszyscy się uczyli od siebie. Ja tak się zdecydowałem po tych 2 latach w końcu tego męczennictwa, bo to nie było przyjemne, kiedy w każdej możliwej sytuacji, czy to na ulicy, czy w szkole, czy po prostu gdzieś na wypadzie ze znajomymi podchodzi do ciebie kobieta i cię męczy przez 15 minut, przyjdź na trening, znam twojego ojca, wszystko mu powiem. Nie no, to tego typu rzeczy, więc w końcu musiałem się zdecydować. Jak poszedłem na pierwszy trening, tak zostałem, więc długo akurat przy spotkaniu z tym nie trzeba było mnie długo namawiać, ale ten 2-letni okres, całą 5-6 klasę szkoły podstawowej, to zbraniałem się bardzo. Dobry, ja mam takie pytanie. Co pan czuł, stojąc pierwszy raz na wodzie? Nie pamiętam. Żałuję pan, że wcześniej nie zaczął ćwiczyć. Ja miałem 12 lat, to wcześniej to mogłem, nie wiem, akrobatykę trenować, więc...
Nie no, ja byłem bardzo aktywnym dzieckiem, ja cały czas spędzałem na podwórku, więc tak trenuję odkąd pamiętam. To o to chodzi może, bo jak dzieci są aktywne, to łatwiej w sport później wejść. Pamiętajcie o swoich dzieciach, co mam nadzieję... Ile wy macie lat? No, to jeszcze trochę, nie? Słuchajcie, spokojnie. Ile zajęło panu napisanie książki? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja mam chwilę przerwy, bardzo proszę. To jest do mnie pytanie? Słuchajcie, książkę zaczęliśmy, książką zaczęliśmy w lutym tego roku na zgrupowaniu Pawła w Portugalii. Pojechaliśmy we dwóch do Pawła i tam właściwie każdą noc przez dobrze ponad tydzień spędzaliśmy na balkonie i Paweł opowiadał po prostu historię, my je notowaliśmy. Później po powrocie do Polski jeszcze spotkaliśmy się na tydzień w Pawła Rodzinnych Stronach w Żarowie koło Wrocławia. Tam pogadaliśmy z rodziną Pawła, z przyjaciółmi. Oprócz tego dziesiątki telefonów, to też zobaczycie na pewno w książce, bardzo wiele osób w tej książce wypowiada się na temat Pawła, jest bardzo dużo rozmów telefonicznych, no a później już samo napisanie i to chyba była najkrótsza i najprostsza część tej pracy. To był półtora miesiąca, może maksymalnie dwa miesiące. A później to już tylko prace redakcyjne z wydawnictwa, książka, generalnie to tak wygląda, że my wysyłamy tekst, potem redaktor w wydawnictwie pracuje nad tym tekstem, troszkę zmienia, troszkę przestawia, trochę poprawia, przesyła nam tekst do akceptacji, my znowu wszyscy trzej ten tekst czytamy, czy go akceptujemy, sami jeszcze nanosimy jakieś poprawki, czyli on wraca z powrotem do tego redaktora, ostatecznie wypracowujemy jakąś finalną wersję, jeżeli wszyscy się na nią zgadzamy i my trzej i wydawnictwo, to później jeszcze trafia to do korekty, żeby posprawdzać, czy żadnych błędów ortograficznych nie ma, czy przecinki w dobrych miejscach postawione i tak dalej, i tak dalej. No i na końcu już ostatni etap to już jest druk, który trwa tydzień i no i książka jest i myślę, że Paweł, zresztą było to widać po Pawle, jak wziąłem pierwszy raz do ręki w Krakowie, to były targi książki, dzień przed targami książki przyjechaliśmy do Krakowa, pojechaliśmy do wydawnictwa i pierwszy raz tą książkę zobaczyliśmy, to myślę, Paweł, że super się ucieszyłeś, jak wziąłeś ją do ręki, bo my też takie uczucia mieliśmy. Dokładnie. Muszę ci powiedzieć, że będziemy cię budzić o 6 codziennie, bo się tak się rozwinąłeś od 6 rano, że przyjemnie cię słuchać. Kiedyś w radiu tam pracował. Fajnie, gadatliwy. Nie no, niesamowite uczucie, naprawdę. Ja bardzo długo czekałem na tą książkę, żeby móc ją wziąć do ręki, bo gdzieś tam nie było tego czasu w sezonie na to, żeby szybciej to wszystko poskładać. Też mieli tam terminy w drukarniach pozajmowane i tak naprawdę na ostatnią chwilę, bo pomimo tego, że pierwszy dotyk książki był bardzo przyjemny, to później czekało nas 4 godziny podpisywania ponad 1200 książek i to już nie było przyjemne. Wiecie, to tak średnio. Tak jak wy w szkole musicie pisać, tak ja musiałem cierpieć później też z tymi książkami. To już w tym wieku to już się nie wraca. Wiecie. Tak łatwo, już ręka boli. O właśnie, nauczyciele też mogą pytać, chciałem właśnie powiedzieć, jeszcze tylko... To jeszcze, przepraszam, jeśli mogę, to jeszcze szybko dopowiem wam w ogóle, jak narodził się pomysł na książkę, bo my tego... Moje pytanie. To ja już odpowiadam, czy pani? Było odstawione oczywiście. Jakie były inspiracje, kiedy to się narodziło? Uniwersjada na Tajwanie, czyli impreza, na którą wszystkim polecam wam, żebyście pojechali. Paweł jest 4-krotnym złotym medalistą uniwersjady, jedynym w historii. To są takie igrzyska olimpijskie dla studentów. Wszystko właściwie wygląda identycznie jak na igrzyskach olimpijskich. Tylko jest lepiej. Paweł został 4., no i już ostatnim, bo jest już za stary, żeby startować na uniwersjadzie. Złoty medalistą uniwersjady i no, to był czas świętowania. Siedzieliśmy w takim parku w Tajpej, na Tajwanie i Paweł jako lider reprezentacji sypał anegdotami jak z rękawa. No i tak siedzimy, słuchamy, no i w końcu jeden z nas rzucił: Paweł, no to trzeba spisać, przecież wszyscy się śmieją przez 2-3 godziny. No i to było tak rzucone trochę w powietrze, natomiast chwilę po uniwersjadzie Paweł zadzwonił, mówi: no jak panowie, piszemy czy nie piszemy? No i tak od słowa do słowa, 3 miesiące później byliśmy już w tym portugalskim Monte Gordo i to, co Paweł Hochstim wam opowiedział, działo się. Dzień dobry. Jaka jest pańska ulubiona dyscyplina sportu, nie licząc rzutu młotem? Ciężkie pytanie.
Ostatnio chyba granie w te lotki w barze też. Nie, ja się generalnie interesuję sportem, lubię koszykówkę, siatkówkę, kolarstwo oglądam, jako że miałem być kolarzem, ojciec po prostu ogląda to za każdym razem, więc mi też się zdarza. Naszą nieszczęsną piłkę nożną zdarzy się obejrzeć, no i się ostatnio mecze. Także no jako patriota jestem generalnie osobą, która ogląda wszystkie dyscypliny, które gdzieś tam z orzełkiem na pierwsi ludzie startują i staram się dopingować, staram się wspierać, ale no nie ma na wszystko czasu, to też trzeba brać pod uwagę, więc to co najgłośniejsze, to gdzie w telewizji można obejrzeć te wszystkie zawody, to się gdzieś tam uda czasami zobaczyć, czasami w internecie poczytać tylko, bo czas nam nie pozwala, no ostatnio mamy strasznie dużo na głowach. Jak się stało, że znalazł się pan w Agrosie? Po drodze jest tyle klubów znanych, sławnych, że akurat Agros. To się cieszymy z tego, bo to jest, prawda? Ja strasznie lubię podróżować, tak. Gdzie jest najdalej? Pyknąłem, mówię, o tutaj. Nie, to długa historia, bo trenowaliśmy na kadrze z chłopakami. Akurat jeden kolega, Bartek, był z Agrosów i poszło po prostu hasło, że ja szukam klubu, bo u mnie sytuacja w gminie była bardzo niekorzystna, tam wszystkie pieniądze gdzieś tam pozabierali. I Bartek powiedział, słuchaj, no u nas klub jest bardzo fajny, prezes jest fajny, super, można się dogadać, nie ma problemów organizacyjnych, bardzo dobrze to wszystko jest gdzieś tam dopięte. I tak się zdarzyło, że 3-4 miesiące później mieliśmy start właśnie w Zamościu przy okazji Mistrzostw Polski w LZS. No i tak poznałem prezesa Firka, pogadaliśmy parę zdań, później gdzieś tam wszystko zostało dograne. I tak naprawdę w przeciągu chwili zostałem zawodnikiem Agrosu, z czego jestem niesamowicie szczęśliwy, bo gdyby nie oni, to pewnie miałbym bardzo, bardzo, bardzo ciężko, żeby cokolwiek w tym sporcie zrobić, bo jednak sfinansowali chociażby mój pobyt w Poznaniu, który był dla mnie przełomowym momentem i gdzieś tam zaufali mi, uwierzyli w to, że mogę gdzieś tam zostać kiedyś najlepszy. I to jest fajne, że poczuliśmy z prezesem po prostu taką więź, to coś, co pozwoliło nam te wyniki osiągnąć. Jak wpływa na pana rywalizacja z Wojciechem Nowickim i czy określił już pan nowe cele na kolejny sezon? Jeśli chodzi o cele na kolejny sezon, to no ja nie lubię przegrywać, więc jeżeli jestem zdrowy i nic mi nie przeszkadza, to zazwyczaj mnie to bardzo denerwuje. No w tym roku było inaczej, w tym roku miałem masę problemów i fajnie, że Wojtek zrobił wszystko, żeby to on był najlepszy, bo zawsze fajnie jest, kiedy te wszystkie najważniejsze medale zostają w kraju i cieszę się, że to właśnie Wojtek, a nie ktoś inny został mistrzem Europy chociażby i to też nas nakręca. My się lubimy tak na zawodach czasami podszczypnąć i gdzieś tam motywować się wzajemnie. Od wielu, wielu, wielu lat Wojtek starał się dobić najpierw do 80 metrów, później coraz dalej tą życiówkę swoją przepychał. W tym roku miał naprawdę wystrzał formy i wykorzystał tą moją słabość, którą było zdrowie. I bardzo fajnie, bo mnie to trochę podrażniło gdzieś tam sportowo. Ta moja ambicja została szarpnięta. Wojtek w końcu z największymi sukcesami w sezonie i mamy niesamowitą taką relację, gdzie dwóch najlepszych facetów na świecie jest z jednego kraju i tak naprawdę każde zawody na tą marchewkę są dla nas mistrzostwami świata czy igrzyskami, bo to my rywalizujemy ze sobą, reszta niech się martwi. Dzień dobry, ja chciałem się spytać, jaki jest pana
albo jaka jest pana najlepsza przyjaciółka, przyjaciel ze świata sportu, w sensie inni sportowcy z innych dyscyplin. Dobrze, że dokończyłeś, wiesz? Mogło być ciekawie. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo przyjaciel to jest bardzo poważne słowo. To już jest prawie jak żona czy mąż, wiecie. Ale czasami nieraz więcej to znaczy. Dorośniecie, będziecie o tym naprawdę wiedzieć więcej. Wydaje mi się, że mam jednego przyjaciela spoza sportu. W sporcie mam bardzo dużo znajomych po prostu, tak, tak. My spędzamy ze sobą po 250 dni w roku, więc jakby znamy siebie. Chyba tacy najbliżsi mi ludzie to jednak fizjoterapeuci, bo nie dość, że spędzamy ze sobą dużo czasu, znają moje słabości, wiedzą o co chodzi, kiedy na przykład nie wstaję na trening, kiedy mam słabszą formę. Dużo rozmawiamy, więc na chwilę obecną chyba Rafał Stach, który jeździ ze mną już drugi sezon. Wcześniej był to Radek i to jest fajne, bo akurat chłopaki się też znają, więc łatwo było się gdzieś tam przekazywać informacje. Jeżeli chodzi o sportowców, no generalnie miotacze trzymają się razem, więc tak jakby gdzieś tam bliżej wam, powiedzmy Konrad Bukowiecki, który jest trochę tylko od was starszy. Jest taką młodą gwiazdą, znaczy już nie młodą, młodzieżowiec, więc gdzieś tam wszyscy staramy się trzymać razem. Akurat byłem teraz parę dni w Zakopanem, pograliśmy trochę w FIFA, więc chyba był spędzony czas. A jeżeli chodzi o dziewczyny, to ja się lepiej wolę nie wypowiadać, bo później na butelku przeczytam, czego to ja nie mówię albo nie robię i będzie bezpieczniej. Dobra, to jeszcze jedno pytanie i później przejdziemy do kolejnej części. Dzień dobry. Z racji tego, że jesteśmy w szkole, to może takie bardziej tematyczne pytanie. Jaki był pana znienawidzony przedmiot w szkole, taki, który sprawiał trudności? No bo jak rozumiem, jest pan sportowcem, więc WF raczej był lubiany. Brak kanapki, wiesz, od mamy. Nie wiem, ja się nie denerwowałem na przedmioty, tylko na nauczycieli. Nie. Najważniejsze jest to, kto cię uczy i jak ci to przekazuje, a nie to, o czym się uczysz, bo tak naprawdę wszystko może być interesujące, tylko trzeba to ubrać w odpowiednie słowa i odpowiednio przekazać. No jeżeli ja w życiu bym nie pomyślał, że będę słuchał o tym, jaki wpływ ma jedzenie marchewki na przykład na przemianę materii jako młody człowiek, nie? No wiecie, no, a teraz muszę tego słuchać i fajnie, że są ludzie, którzy potrafią to przekazać dodatkowo z humorem. Tak samo jest z fizyką czy z matematyką, które po prostu no nie są łatwe, ale jeżeli są ludzie, którzy potrafią na przykład do wzoru wcisnąć jakiegoś misia, to zaraz jest wesele i fajnie się tego uczy, więc tak naprawdę najbardziej chyba denerwował mnie język niemiecki, bo w pewnym momencie swojego życia znienawidziłem ten język i bardzo trudno było mi po prostu słuchać tego języka, a niestety czasami muszę i do tej pory mi naprawdę zostało.